paczuszkę od dlakoni.pl. Zobaczymy, co tam mamy. Ta paczuszka już jakiś czas u mnie leży, także nie do końca pamiętam, co zamówiłam. Na pewno jest tutaj coś dla Pokiego na kaszelek. Była bardzo niska temperatura, minus 20. Później nagle przyszła odwilż i znowu chłopak zaczął kaszleć. Także dla koni przysłało nam trochę ziół, na pewno właśnie na ten kaszel, ale co dokładnie, to otwieramy, zobaczymy, co my tutaj mamy. Także bardzo bym chciała podziękować firmie dla koni po prostu za wspieranie mojego konia w tym ciężkim okresie i w ogóle za wspieranie jego od środka różnymi ziołami i suplementami. Także dziękuję bardzo. Dobra, otwieramy, otwieramy. Nie przedłużamy. Położę sobie tutaj. Przodu. O, będziecie widzieć wszystko dobrze. Dzisiaj bez sztucznego światła na moją twarz, tylko naturalne. Dobra. Patrzymy. Ok, pierwsze co mamy. Mamy tutaj dziką różę, o którą prosiłam. Dzika róża ma bardzo, bardzo dużo witaminy C. Wzmacnia odporność. Już w którymś filmie dostałam od Lakoni właśnie dziką różę, także na jej temat wypowiadałam się już wcześniej i więcej. Także jeśli kogoś interesuje, to tu zapraszam na film. Tutaj, nie wiem gdzie. I tam mówiłam o dzikiej róży więcej. Także mamy dziką różę, dziękujemy bardzo. Dalej, patrzymy, co mamy tutaj dalej. Kolejną rzeczą mamy tutaj oregano. Oregano jest dobre dla koni, które słabo przybierają na wadze. I również z wrażliwym przewodem pokarmowym, wskazane przy stanach zapalnych kaszlu i chorobach zakaźnych. Polecany dla koni niespokojnych. No to będzie coś dla Pokiego, jeśli chodzi o jego kaszelek. Także będziemy testować, próbować i na pewno damy Wam znać na Instagramie, jak nam się sprawuje to ziele. Także mamy oregano. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mamy, to jest siemię lniane. I siemię lniane bardzo dobrze wpływa na układ pokarmowy i również bardzo fajnie działa na sierść. Także będziemy testować i dawać znać Wam na Instagramie. Zobaczymy, jak nam się sprawuje. Wiem, że siemię można przygotować na dwa sposoby. Te szybsze to jest właśnie zalać gorącą wodą, a te troszeczkę dłuższe to do garnka. Także będziemy próbować i bardzo dziękujemy. Kolejne ziele to jest, słuchajcie, co my tutaj mamy. To jest tymianek i tymianek jest ziołem szczególnie pomocnym przy dolegliwościach kaszlu i przy alergiach. Rozszerza oskrzela, działa antybakteryjnie i grzybobójczo oraz wykrztuśnie. To też jest bardzo dobre dla pokusia. Oczyszcza zatoki, łagodzi stan zapalny błon śluzowych, działa łagodząco, wspomaga odporność. Także na odporność. Oj, ale nam słoneczko tu zaczęło i nawet widać ten okrąg od lampy. O nie! Dobrze, ale tymianek wspomaga także odporność, także mam nadzieję, że pokuś poczuje się po tym lepiej. I mamy ostatnią rzecz, czekajcie, wygrzebię ją stąd. Okej, wróciłam do Was, bo miałam strasznie dziwną sytuację w tej paczce, mimo tego, że firma dlakoni.pl naprawdę stara się zabezpieczyć te paczki jak najlepiej, bo jak widzieliście, wszystkie po prostu były owinięte folią bąbelkową, to niestety kurierzy rzucają tymi paczkami jak popadnie. Dlatego zobaczcie, przysypałam jedno ziele do słoików i zabiorę je do stajni. Na szczęście mam opakowania, bo nie wyrzuciłam właśnie po jakichś ziołach i tak dalej, więc przysypię. No, gdyby to jeszcze, wiecie, było jakieś małe pęknięcie, ale jakiś kurier
naprawdę tak doszczętnie rzucał tą paczką, że zobaczcie, co się stało z pojemnikiem. I naprawdę pierwszy raz mam taką sytuację, bo zawsze, zawsze dla koni zabezpiecza te paczki jak najlepiej, no ale niestety takie przypadki losowe się potrafią wydarzyć, ale okej. Sytuacja została opanowana, trochę żem tu nabrudziła, ale jest okej. I mam tutaj miętę pieprzową i ona właśnie też jest bardzo pomocna w przypadku kaszlu, ale jeszcze mamy tutaj olejki eteryczne, które ułatwiają trawienie paszy, koi i rozkurcza żołądek oraz jelita, polecana dla koni ze skłonnością do kolek, także jeśli macie konia, który kolkuje Wam często, to mięta pieprzowa powinna być dla niego bardzo dobra. Jest pomocna w kaszlu i zapaleniu oskrzeli. Mięta działa we krztuśnie, wskazana podczas infekcji górnych dróg oddechowych. No także dla Pokiego to też będzie dobrze i mam nadzieję, że te wszystkie zioła mu pomogą. Pamiętajcie, żeby oczywiście sprawdzać, czy Wasze konie chcą jeść jakieś zioła, bo myślę, że nie ma sensu wciskania im ich po prostu na siłę. Także ja zawsze dla Pokiego staram się sprawdzać, czy on chce to jeść i wtedy, jeśli chce, to dodaję. Także bardzo dziękuję za wszystkie produkty. Jeżeli Wy byście chcieli kupić jakieś zioła czy smakołyki, bo dla koni.pl również oferują smakołyki, to na hasło Mizerka otrzymujecie 10% zniżki na zioła i na smakołyki. Także wejdźcie, zobaczcie, bo naprawdę firma oferuje bardzo, bardzo duży wybór różnych ziół, suplementów, sieczek, są też trawokulki, różne lizawki, możecie też kupić jakieś preparaty, także polecam zajrzeć, zrobić zakupki. Widzimy się chyba na Instagramie, ja zobaczę, jak nam się sprawują te produkty i na pewno Wam dam znać. Także widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia, buziaki, cześć, pa!